Dzień dobry bardzo, ale teraz poznałem inspirującą kobietę. Jestem w kompletnym szoku. Kompletnym, ale tak pozytywnym, że naprawdę miodzio. Okazuje się, że to pani Grażynka, tylko tyle powiem z danych. Natomiast strasznie inspirująca kobieta, która uczy angielskiego w technikum. Jest ich w Gdańsku dużo, więc pewnie nikt nie skojarzy. Natomiast strasznie, kurczę, fajna energia. I co w ogóle mi się w niej podobało, to, że ona jest inwestorką. Nauczycielka jest inwestorką. Kumasz to? Inwestorką w nieruchomości. I teraz, to nie jest prosta, ale bardzo pioruńsko-długofalowy biznes. Ja sobie myślę, a w końcu zapytałem, jak to tak z pensji takiego nauczyciela. No to ona mówi, no wcześniej też pracowała po 12 godzin, 7 dni w tygodniu solidnie i dzisiaj wynajmuje, a do tego jeszcze, co dziwne, jeszcze cały czas uczy w technikum. I ja sobie myślę, kurczę, co tutaj jest tak bardzo na tak, tak bardzo na miejscu. Że kobitka nie dość, że wynajmuje prawdopodobnie, znając ten rynek, jeżeli już w nim siedzi kilka lat, tak jak mówiła, to no kurczę, to ona dalej uczy i spokojnie by się prawdopodobnie z tamtego utrzymała i nie musiałaby uczyć, ale jednak to robi, żeby coś robić, żeby się działo. Taka kobitka koło, myślę, 50, ale jak mnie to szok. Szok. A co najlepsze, jeszcze też mówiliśmy, w ogóle zaczęło się od rozmów o młodych ludziach i gdzieś tam przetoczyło się, że no to ona już w wieku 35 lat chyba albo 5, albo 7 zawodów przejechała. To szanuję, nie? W ogóle kompletnie niegroteskowe inne podejście niż takie standardy, no bym powiedział, u 50-latków około, nie? No. Bądź jak Grażynka. Zainspiruj się. Szukaj takich ludzi, bo to się jest całkiem niespodziewane. Całkiem przypadkiem to wychodzi tutaj na siedzeniu i kompletny szok, ale całkiem pozytywnie i można to wydukać z rozmowy. No. A powiedz, czy znasz taką, w cudzysłowie, Grażynkę w swoim towarzystwie? Zostaw w komentarz. A ja tymczasem życzę miłego dnia i zapraszam do subskrypcji.